Cześć wam i serdecznie witam. Tak, muszę jeszcze parę rzeczy załatwić. Kurde, nie ma spokoju. Chcę właśnie z głowicą zacząć. Tutaj 1.9 diesel. Już widzieliście, kiedy to było, pół roku temu może, jak ten film ja właśnie robiłem. I teraz znowu muszę rozbierać. Momencik. Tak, odebrać go, bo koło spadnęło z rowera. Tak, synek mi dzwoni, rower się popsuł, mam po niego jechać, a ja nie mam auta, mój ojciec ma moje auto, bo ja od ojca auta tutaj naprawiam. I kupa załatwiania. Kupa załatwiań jest. Tak, co się stało? Naprawiałem głowicę i ja ją nawet mierzyłem, że prosta jest. Tak jak ja mierzyłem, widziałem, że prosta jest, może coś źle pomierzyłem, nie wiem co się stało. Jest taka rzecz, naprawiłem to auto i ojciec właśnie tutaj właśnie po... Kurde ludzie, dajcie spokój. Tutaj jeździ właśnie w okolicy, bez problemu, bez niczego, 20 km, 30 km, wszystko działa, bez problemów. Wyjechał do Polski, 200 km potrwało z tym, na dachu miał właśnie jeszcze taką dużą, na narty to, ubrania tam były powsadzane i zaczął mu się gotować, to znaczy nie zaczął się gotować, tylko woda pryskała z pojemnika. Dolał wody, startnął, 20 km później, pip, lampka się zaświeciła, znowu wody nie ma. Cały czas musiał dolewać, dzwoni mi, co mam robić, powiedziałem, mówi, co mam robić, ja obracam, bo autem się nie da jechać do Polski. A mówię, co ty, zapakowane całe auto, jedź, ale jedź za ciężarówką. No i tak jechał potem za ciężarówkami pomiędzy 80 i 100 km na godzinę. Jechał i dojechał te, co to on jeszcze tam miał, ponad 600 km bez problemów. Po Polsce jeździł, tam właśnie po okolicy, po Koszalinie jeździł, też nie było problemów. Powrotna droga. Trzymał się za regulamin, żeby nie jechać więcej niż 100 km na godzinę i dojechał też bez problemów. Znaczy to dla mnie jest taki wynik, ja z tego myślę, że to jest naprawdę głowica, uszczelka pod głowicą, bo jak ona jest właśnie popsuta, to w tych nowszych dieslach to tak jest, że ta kompresja wciska się właśnie wtedy do kanałów z wody. I to teraz będziemy musieli obejrzeć. Ja tą głowicę będę ściągał, ale nie będę tego filmował, jak to ściągam, bo naprawdę jest mało czasu. Jest tak jak zawsze, tak jak w ostatnim roku, że parę dni przed wakacjami znowu trzeba było... parę dni przed wakacjami rozebrywałem i składałem ten samochód i teraz jest tak samo. Za 2 tygodnie chcę znowu ruszać i mam tylko 2 tygodnie czasu, żeby to zrobić. Ja tak liczę z tym, że dzisiaj, jutro będę głowicę ściągał, że nie wiem nawet, czy dzisiaj mi się uda ją ściągnąć. Potem wymierzyć ją, jak będzie krzywa, to naprawdę trzeba będzie rozebrać i oddać do naprawy. Rozebranie będzie jeden dzień trwało, naprawa, to znaczy szlifowanie, będzie trwało mi się, ja tak liczę, 2 dni, że będę musiał oddać w jeden dzień. Po południu oczywiście oddam, na drugi dzień po południu mi się wydaje, że będę mógł po nią iść i odebrać. I no i taka jest rzecz, nie? I potem znowu składać, tak mi się wydaje, z 2 dni i potem dzień, 2 dni trzeba będzie tym autem jeździć na autostradę, minimum 100 km zrobić, gdzieś jechać, czy jest wszystko ok. Tak, co jeszcze? No i tak to nic. Naprawdę, ach, nie wiem, fajnie było, gdyby tak... uszczelka pod głowicą była pęknięta albo coś, bo ja wziąłem taką tańszą uszczelkę, nie wziąłem nic takiego, no co są oryginały takie, jak Elring albo co, nie, coś by było oryginalnego, albo Febiego coś, Febi nawet nie ma tej uszczelki, dlatego nie wziąłem od nich i no po prostu taką jakąś tanią w internecie kupiłem i może to jest nawet ten powód, błąd, dlaczego jest nieszczelny. Ale będziemy widzieć, jak będziemy robić inspekcję. Dla mnie to teraz będzie trwało tutaj, nie wiem, może 4-5 godzin, aż wyciągniemy. Znaczy 4-5 godzin, przesadzone, nie? Z 2-3 godziny, ale tutaj w garażu mamy 40 stopni, na dworze jest 35 i po co się, jak nie wiem, choćby naprawdę mokre powietrze było. No, ale wiecie co? Nie będziemy tyle gadać. Jak najszybciej muszę ruszać, zaczynać i będziemy się widzieć za parę sekund, jak głowica będzie na stole. Co? A? Tak, głowica zdejmięta, nawet dość szybko szło, tak bez kamery to tak jak powiedziałem, myślałem, że będę potrzebował 2 dni, ale jednak naprawdę kamerę zostawiłem na boku, nic nie filmowałem,
ściągałem głowicę i fajnie ją nawet ściągnąłem, bo ostatnio jak ją ściągałem, to miałem problemy, bo tu, razem z turbo i z tym EGR wyciągałem. Tym razem turbo pod samochodem odkręciłem, położyłem na bok, będziecie zaraz widzieli, i EGR też tam jeszcze wisi, to było 5 śrubek malutkich i EGR cały na bok położyłem, że mogłem po prostu samą głowicę z kolektorem powietrza wyciągnąć i była lekka rzecz. Tak, dobra, szkody, znalazłem szkody, ja już trochę płynem wyczyściłem to leciutko, żeby właśnie, żeby ten olej trochę tak zmazać. I naprawdę widać szkody, widać gdzie to jest spalone. Ja wam to jedno pokażę, co znalazłem. Wy sobie najpierw obejrzyjcie, albo wy obejrzyjcie, zanim ja wam powiem co jest. Tak, mam tutaj fajnie, to jest pierwszy cylinderek. Drugi cylinderek. Trzeci. I czwarty. Tak, i to jest właśnie tutaj to miejsce. Widzicie? Jak tutaj przedmuchywał fajnie. Fajnie przedmuchywał. Tutaj na trzecim to nie jestem pewny, czy przedmuchywał, ale jak jeszcze nie przedmuchywał, to trwałoby może jeszcze 1000 km i już też by zaczął, ale tutaj już też wygląda na to, że już chciał dmuchać. Tak, zobaczymy sobie silnik. Tutaj mamy blok. I wygląda wszystko całkiem tak no raczej ok. Jedyne co mi podpadnęło jest, że to wszystko jest tutaj czerwone, to znaczy zadzerwiałe. Dlaczego to jest zadzerwiałe? O, i tutaj ty, no to jest na trzecim cylindrze, tutaj przechodzi coś choćby. No? To choćby tutaj dmuchał właśnie, choćby na trzecim cylindrze przy bloku dmuchał, a na drugim cylindrze właśnie przy głowicy. No dobra. Ale tak wygląda, jest czerwony. I to właśnie tak sobie myślę, kurde, czemu jest czerwony, jak ojciec jeździł właśnie cały czas z płynem do chłodzenia. Nie jeździł na wodzie, nie? Zobaczcie, ja tą wodę właśnie ja złapałem, to znaczy do wanienki sobie wpuściłem. To jest jeszcze fajny kolor, że nie jest aż za dużo wody. I tak to wygląda, nie? Że skąd jest ta czerwień tej rdzy? Zobaczymy sobie tylko, o, już szczelkę pod głowicę, muszę uważać gdzie siadam, zaraz autem jeszcze będę jechał. Tak, tutaj mam już szczelkę, to jest właśnie strona, to jest strona blok. Tak, to jest strona silnika, bloka, a tutaj mamy stronę właśnie głowicy. I tutaj nawet widać właśnie drugi cylinderek, tutaj, tutaj trójka i tutaj trójka właśnie ze strony głowicy, a tutaj trójka właśnie ze strony bloku. Tak, choćby już zaczął dmuchać, ale co mnie właśnie dziwi, ta czerwień, widzicie, tutaj wszędzie to jest. To jest rdza. Ta uszczelka była taka zła, albo taka tania, że po prostu zaczęła rdzewieć. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten przyczynek, dlaczego uszczelka się popsuła. Bo właśnie ojciec przed chwilą był i mi sprzęt przyniósł do ściągania koła do górnego wałka. I powiedział mi, jak ja zrobiłem tą głowicę, to on był do Polski jechał, z powrotem przyjechał. Jeździł po Niemczech parę miesięcy, jechał do Polski i to się właśnie przy drugim razie stało. Że znaczy zrobił tam 4-5 tysięcy kilometrów, nic nie było i nagle znowu uszczelka się popsuła. Oczywiście jeszcze raz będziemy mierzyć głowicę, że linijkę, jutro dostanę linijkę, będziemy ją jeszcze raz mierzyć. To jeszcze dodatkowy film z tego zrobię. Ale tak jak tutaj wygląda, mi się naprawdę wydaje, że to jest tania uszczelka. Na tej uszczelce nawet nie pisze żadna firma, imienie firmy, nic nie pisze. Mogłem po prostu wziąć coś droższego i bym tych problemów teraz nie miał. Ale 100% będziemy wiedzieć, jak będę naprawdę jutro to wszystko mierzył. Dobra, to było wszystko na dzisiaj. Bez pokazu, jak się to wszystko wyciąga, kogo interesuje, jak się to wszystko wyciąga, to po prostu parę filmów iść do tyłu. Mam wszystko dokładnie pokazane, jak się właśnie wyciąga
tą samą głowicę, tą głowicę z tego auta, co ja właśnie pół roku temu robiłem, rok temu może to jest, co ja właśnie naprawiałem, możecie sobie też obejrzeć. Dzisiaj to jest po prostu taki status, co się stało z tym, co ostatnio właśnie naprawiałem. Ludzie, ja bym powiedział, na dzisiaj już jest koniec, zaczyna się robić ciemno, jest lato, zaczyna się robić ciemno, to znaczy jest naprawdę późno, na pewno jest 11, że jest najwyższy czas, żeby położyć się do łóżeczka. Ja się znowu pocę, nie że znowu jeszcze bardziej chory będę, bo już taką grypkę małą mam, nie, się położyć i jutro ze świeżą energią siadniemy sobie tutaj i wymierzymy głowicę, jak to naprawdę tam wygląda. Jest ona prosta, jak będzie prosta, wszystko wyczyścić, uszczelki wrzucimy na samochód, wrzucimy na blok i będziemy gotowi z tym. Ludzie, fajnie, to wszystko. Powiedziałbym, będziemy się widzieć następnym razem za parę dni, to na YouTube, jak będę mierzył albo składał. Cześć wam, wrażanie.